Jezu, ale wszystko zarosło. Jestem. Docieram do tej pięknej rezydencji. I jestem mega ciekawy, jak teraz wygląda. O kurde. Ale się zmieniło. Tutaj zawsze było zamknięte. Czubek z dachu. Ale zarosło. Znajdujemy się w naprawdę fajnej rezydencji. Nie wiem, jak wygląda obecnie. Za chwilkę się przekonamy. O kurde. Dużo się zmieniło. Ale piękny żylandor nadal tutaj jest. Słuchajcie. W tej pięknej posiadłości mieszkał mężczyzna wraz ze swoją rodziną. Najprawdopodobniej miał problemy, jakiś konflikt z prawem. Z tego, co mi wiadomo, to zamknęli go w więzieniu, a jego rodzina miała zakaz wstępu do tego domu. Być może została wybudowana za pieniądze z jakichś lewych interesów. Byłem tutaj bardzo dawno temu i willa wyglądała o wiele lepiej. Tu się wchodzi na górę. Sprawdzimy najpierw parter. O kurde. Wszystko zostało, o dziwo. Piękny komplet. Barek niestety już nie jest wypełniony alkoholem. Kiedyś tak było. Na tych półkach stały wszędzie pełne butelki alkoholi. Nie zostało już nic. Najprawdopodobniej też imprezowali tutaj. Tutaj mamy piękny kominek. Leżało tutaj wtedy bardzo dużo rzeczy. Ale jak widać, wszystko poznikało. Uwierzcie w to, że nadal nie znalazłem żadnych informacji na temat rodziny. Oprócz tego, że mężczyzna siedzi w więzieniu, a rodzina ma zakaz wstępu do tej willi. Zobaczcie tą oranżerię. Jest niesamowita. Nakryte do stołu. Willa zarasta, z dnia na dzień wygląda coraz gorzej. W głębi duszy liczę, że naprawdę ktoś się zajmie tą willą. Naprawdę piękne miejsce. Szkoda by było, żeby się zmarnowało. Zobaczcie. Większość wyposażenia nadal tutaj jest. Mimo to, że upłynęło już chyba 2 lata od mojej transmisji. Tak, od mojej pierwszej transmisji minęło z 2 lata.
Zobaczcie, nawet nie wyciągnęli swoich naczyń. Ładna misa. Czy chce, czy nie chce? I tak kieruje mnie do góry. Biuro. Powiem wam, że niewiele się zmieniło. Parę rzeczy zniknęło tylko stąd, ale w rzeczywistości nie jest tak źle. Idziemy do piwnicy. Piwnica nadal wypełniona. Tu kiedyś były rowery. Rowerów już nie ma. Ale chłód. Garaż musi być otwarty. Tak. Kiedyś był zamknięty. Ale zobaczcie. Siłownia nadal stoi. Taki piękny atlas się marnuje. Piłkarzyki. I traktorek. Wiecie co? Idziemy już do góry, bo bardzo mnie ciekawi, jak teraz wygląda. Czy jest zniszczone, czy raczej nie. Zobaczcie, jaka kolekcja. Wszystkie stare obrazy. Dobra, idziemy na górę. Tutaj równie piękny żylandor. Naprawdę się dziwię, że jeszcze tutaj wisi. Kawał mosiądzu. Jest i pierwszy pokój. A raczej sypialnia. Tu była kiedyś pozytywka. Już jej nie ma. Piękna toaletka. To chyba komplet jest, tak, komplet. Wszystkie meble takie same. Tutaj też ktoś miał biuro, tak. Tutaj też niewiele się zmieniło. Łazienka. Tutaj również bez zmian.
tutaj była chyba kolejna sypialnia. Tak. Kolejna sypialnia z toaletką i pięknym drewnianym łóżkiem. Miedziany żylandor. Kolejna łazienka. To już też podobne prążki, ale w innym kolorze. I kolejna sypialnia wraz z dziecięcym łóżeczkiem. Najprawdopodobniej spała tutaj matka, a obok dzidziuś. I teraz chyba już ostatnie pomieszczenia. Super sypialnia. Gigantyczna szafa. Łóżko, fotele obok. Czego więcej trzeba? Tutaj sekretarzyk. Jest nadal solarium. W wolnej chwili korzystali sobie z solarium. Mimo upływu czasu willa nie wygląda wcale tak źle. Najgorsze jest to, że nadal nie rozwiązałem tej zagadki, gdzie się podzieli mieszkańcy. Czy faktycznie nie mogą tutaj zaglądać? Ciężko powiedzieć. Tutaj widzimy ich zdjęcia. Kurde, naprawdę mi jest szkoda tej willi. Tyle lat i nikt się nią nie opiekuje. Nie wiem, jak się zakończy żywot tej willi, czy ją wyburzą. Tak było w Niemczech. Nie wiem, czy pamiętacie willę ruskiego mafiozy w Niemczech. Jakiś czas temu tam byłem razem z Adamem z Halo Urbex i okazało się, że jest zrównana z ziemią. Obawiam się, że tutaj może być tak samo. Dobra, w tym miejscu żegnam się już z wami. Do zobaczenia na mojej kolejnej wyprawie. Tą willę akurat miałem po drodze, dlatego zahaczyłem. Byłem bardzo ciekawy, jak wygląda, jak się zmieniła przez ten czas, kiedy byłem tutaj ostatnim razem. No i jak widać, jest troszkę bardziej zdewastowana, ale bardzo dużo rzeczy zostało. Dobra, żegnam się z wami. Na razie, do zobaczenia.